Tak, zobaczmy teraz, jak się nagrywa. Dobra, pierdolę tutaj. Gramy tak. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. Co my robimy teraz? A, latamy tutaj. Tamto teraz. Dobra. Jedziemy. Chowaj się. Gdzie kurwa? Komuś tutaj dopiero. No przejdź tu, będzie fajnie. No nie dodam życia niestety, nie mam. Nie mogę, samo się musi zregenerować. Ale mam cel. Jestem najlepszy. Nie, no może najlepszy to nie jest. Dobra, idziemy. Nowej kasy. Broń też by mi się przydała jakaś lepsza. Dawaj tą maszynówkę. Nikogo nie ma. Znajdź Richiego. Już prawie znalazłem. It all began in a small Negro village nestled deep in the bayou, far outside our civilized city. It was a place where slaves ran the heights of the world and hoped to call home. But something else called this place home too, something evil, and it was watching. Chciałeś zrobić niby strasznie, to chuj jest strasznie. Kogo chciałem tego zabić. Kurwa, gij, kurwiarz. Do Richiego. Dobra. Jakaś apteczka by mi się przydała.
hideous man-beast, covered in fur, a mouth of razors with claws to crack. Many Negro men went hunting the Ruru, but none of them returned. Desperate to fend off that beast, the simple-minded folk scarred the banks of the bayou with voodoo dolls, horrific things made up. No, dawaj, 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 gdzie ten Richie, kurwa, się zmieniają tylko te punkty. Ach, Jezu, no. Może się w tym punkcie zapiszę, nie wiem. Zobaczmy. Mam nadzieję, bo nie chce mi się kurwa tyle razy latać. No zapisało się, da. Elegancko. Dobra, lecimy. No dawaj, kurwa, że... Jezu, no! Dawaj szybko, bo... Jedziemy, 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 jedziemy! Dobra, teraz muszę za pierwszym razem się spiąć i jazda. Ajajaj. Dawaj, dobra, kurwa. Spierdolę. Przecież to od razu gaśnie, ty pilu. Ty pilu, kurwa, rzuca. Ach, Jezu, nawet twórcy gry nie pomyśleli, że... Przecież to się może... Zgaść. Kurwa, nic nie widać. Idiotów nie widzę.
Mało mam już amunicji. Kurwa. Chujowo. You scared me? Gonna root you out. Maybe he's over here. Yeah, come get it. Yeah. You get it set right up your fucking. I can't believe John. You're gonna do it. Fuck him and fuck you. Cwenu. Już nie miałem ani municji, musiałem go ręcznie dobić. O. I standardowo błąd gry, jestem w garniturze, a tu kurwa w normalnym ubraniu, którym byłem przed garniturem ubrany. Niedopracowana, niedopracowana jest ta gra. I'm not here to steal your heroin, Richie. I'm here to make you pay for what you did to Sammy and Ellis Robinson. I didn't have nothing to do with it! I watched you stab Ellis in the gut. I couldn't do nothing about it then, but I sure as hell can now. God damn it! None of that was my idea, you hear? It was all Georgie, him and his old man. They wanted y'all gone, not me. What was I supposed to do, say no? Either that or make sure that I was dead. Oh, no, no, no! No, please, please, listen, listen, just decent thing would be to let a man get in a prayer before you kill him. You can pray on the way up. Niezła śmierć. When I saw Richie Doucette hanging from that Ferris wheel, I felt a profound sense of disbelief. Nothing like this had ever happened before. The mobsters killed each other all the time, but it was generally a small, contained event. Some greaseball is eating spaghetti and meatballs at his favorite restaurant and gets popped in the head. Po cichu to jest pozbycie się ciała. But this was different. Even then, even before I knew who killed him, I knew that Richie had been put on display. Lincoln was trained in psychological warfare by the CIA. He wanted to terrify the mob, wanted them to know he was going to kill every last one of them, and that none of them would be able to stop him. Jedziemy. Co teraz robimy? Może bym kasę gdzieś przechował. Najlepiej by było, bo stracę ją, kurwa, bo na pewno będą jakieś skuchy. Dobra, to tutaj idziemy. A tutaj w lewo. I w pizdę. Kurczę, muszę sobie kupić GTA Vice City, bo będziemy w Vice City mykać elegancko. Ale wtedy już nie na żywo, tylko będę próbował się starać filmiki montować, żeby to jakoś się normalnie oglądało, nie kurwa tutaj patrzę. A nie kurwa tak jak teraz, że tutaj patrzę, czy dobrze ekran ustawiony, czy dobrze mnie słychać. Wtedy już będzie tam wszystko zgrane elegancko, tylko nie wiem. Nie będzie tak amatorsko to zmontowane, szczerze powiedziawszy. Ale praktyka czyni mistrza i myślę, że po pewnym czasie się może bardziej nauczę to robić. Kurwa, za daleko pojechałem. Nauczę się tego robić i będzie coraz lepiej. Dobra.
chciałbym najpierw tego Vice City zagrać, a potem jakbym przeszedł te Vice City, to bym zagrał w ten, w GTA San Andreas, a potem może GTA 3 albo GTA 4, a potem na końcu na deser GTA 5. No na deser, trochę głupio mówię, ale GTA 5 i sporo. No to już, a nie, no to już myślałem, że już się wypełnię. Tak człowiek Barga narzekał na sterowanie Vice City, ale on grał na padzie i trochę słabo to wyglądało. Ciężko mu było grać po prostu. Myślę, że na komputerze jest lepiej. To znaczy myślę, to jest na pewno lepiej. Skręcamy. I my przeskakujemy. Nie zmoczyłem się, ten mój dom. Kurwa, za daleko polechałem. Dobra, samochód mi się przyda jakiś. Kurwa, jebany cwę. Wyginij. Te moje ziomki. To ich nie zabiję. Kurwa się wjebała specjalnie pod samochód, idiotka. No idiotka. Gdzie ten dom jest? Tutaj? A, tu. Kurwa, w takie ruderze trzymać hakas. Trendy to się wchodziło chyba od tyłu. No od tyłu, tak jak mówię. Dobra, i na dół lecimy. Ten safe. Umów się ze mną. Kochani, wiem to na pewno. Co tam było? Szczotka. O, coś, tu mam jakiś plakacik do kolekcji. Obraz Vargasa, The Larry Hollow. Gdzie ten jebany safe? Tu gdzieś był. A tu jest, kurwa. Dobra, elegancko, mam zero w kieszeni. Nawet fajnie zrobili, żeby chować do sejfu kasę. Chociaż z drugiej strony. Bo chociaż jej nie stracę, jak mnie zabiją. Dobra, gdzie teraz lecimy? Lecimy tutaj do lat 360. Porozmawiamy z Cassandrą. Chodź, no spierdalaj, kurwa. Lecimy. Marzę, żeby już skończyć tę grę. Tak mnie ona denerwuje, nie lubię jej. Zobaczę, ile lista śmierci, kogo ja zabiję. A tutaj nie chcę mi się patrzeć. Tak. Lista śmierci, kontakty, dziennik. Co to jest dziennik? No to można nawet czytać, co chodzi. Dobra, co jej piszę. Płynie mają ostro przejebane. Dobra, gra. Co? Co to było? A, że 2% zebrałem. Pokaż. A nie mogę sprawdzić, ile procent przeszedłem już.
Dobra, nie chcę mi się szukać. Jedziemy. Trying to get past the midweek hump. Kurwa, co to było? Here, letting you know that every night is the weekend in the French Ward, home of the 4 o'clock happy hour. That's right. Historic landmarks like the Mystic and the 800 Club will be offering discount drink specials Monday through Thursday, every week. Can you believe that? And if you see me out there, just say hello. Ale to delikatnie zrobił. Gdzie ta bitch jest? O, dobra, jeszcze tu pojedziemy, kurwa. Bo widocznie nie mogę jeszcze gadać z tą Kassandrą całą zasraną. Takie trochę realistyczne są wypadki, że człowiek boi spowodować, bo może stracić życie. Ale przecież ja tu już byłem. To mogę z tobą gadać? Dobra, chcę tylko apteczkę i kamizelkę. Elegancko. I to, dawaj kamizelę. Trochę jednak muszę założyć i porozmawiać tu ze sraną Kassandrą. Biorę tego jakiegoś srańca. Dobra, lecimy do niej. Jednak, czemu nie mogłem wtedy z nią pogadać, że od razu? Powinna być scena wtedy, a nie było. Ach, mój Boziu. Policja mnie dalej szuka. O, już przestanę. Akurat jak wróciłem, to elegancko. Dobra, gdzie ta Kassandra? Sześć. A, na górze, Boziu. Jestem dobry. No, w końcu. Who sets dead? The hollow's yours. They say you strung him up on the old Ferris wheel. He killed Ellis. Shit all over the people in this neighborhood. Doucette got what he deserved. The righteous will rejoice when he sees the vengeance. He will bathe his feet in the blood of the wicked. That goes both ways, you know. Thought you said all that was behind us. My men are struggling with the notion that we now have to answer to the same men who killed Baca. Wiped out half our number. If I was them, I'd get over it. We don't have time to go around coddling people. Of course not. But gestures carry weight. And if you were to help my man Emmanuel, that's a gesture that would go a long way in calm. He oversees my reefer operation over at the boathouse. Help him, and I'll see to it you get a potion of the profits. Just so we're clear, I'm expecting a cut of everything, not just what comes from selling weed. It's gonna cost a lot of money to take down Marcano. Don't worry. I'll make sure you get your money. Thank you.
każdy dzień, każdy spodek chce zrobić więcej tak, żeby będzie oferować ci zło. W takim doświadczeniu rozumiem, przynajmniej dobra. Nie chce mi się czytać, ale... O, lecimy. Teraz jedziemy z jakimś Donowanem, a z tym CIA gadać. Dobra. Mi się nie chce za bardzo grać w to. Na dzisiaj. Nie wciąga za bardzo ta gra. Kurwa, cię biegniesz. I myk, 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 disco polo. Come on. Problems? This goddamn thing keeps jamming up. If you're ready to see the other briefings, we can get started. Show me what else you managed to dig up. You got it. Two of the city's finest scumbags. Jesteśmy wspólnikami. Dobra, co robimy? The man himself, Mr. Vito Scaletta. You gotta be shitting me. Last couple months have been pretty tough on old Vito. Sal's always hated him. Thought he was a mole for the commission, but he couldn't do anything about it because Vito's maid. Vito. After the heist, Sal refused to pay Vito his cut, and then he put the clamps on him. He's been trying to limit Vito's ability to pay what's owed. And if Scaletta can't kick up, the commissioner gave Marcano permission to whack him. The only reason that Vito is still above ground is because he has a couple off-the-record businesses. He's been using that money to pay Sal. Gotta give Scaletta credit. Pretty goddamn tenacious. He's lasted a lot longer than I thought he would, but the clock is ticking. A couple weeks ago, Sal sent in his nephew, a kid named Michael Greco, to help Vito run River Row. Greco's been using his guys to limit what Vito can do, where he can go. Once he has Vito completely boxed in, he'll make his move. Scaletta has to know what Greco has planned. I'll pay him a visit. See if I can leverage this thing with Greco to bring Scaletta around to my way of thinking. I'm sure I'll appreciate your concern. Oh, yes. Point for Dunn's favorite son, Thomas Burke. How's he doing since Danny? 9 weeks ago, Burke stumbles into Roman the Butcher Barbieri's deli, drunk off his ass, waving a gun around. He fires off 10 rounds. Dobra, chyba na dzisiaj będzie koniec, nie chce mi się grać. Nie mam ochoty w ogóle. The butcher's boys slap the shit out of him and toss him in a dumpster. Barbieri's the one who took over Point Verdun, right? Busted up Burke's leg with a tire. Wysłuchamy tego dialogu. That's why Burke was willing to go along with the robbery. Wyłączam. He thought he'd make things square with Sal, and he'd be able to get Point Verdun back. He always struck me as an asshole. Yeah, just like every other Irishman. But he hates Marcano as much as you do. Yeah, all right. Least I can do is give Danny's old man a chance for a little payback. Oh, fucking hell. Albo nie, nie chce mi się. No co ja robię? He's spending his time in a dive bar up in Point Verdun. I myk, wyszedłem. Siema, na razie.